No witam, dzień dobry wszystkim serdecznie z tej strony, Ziutek się kłania. I witam was w kolejnym odcinku na serii Gospodarze, witajcie kronikarze, kronikarki. A co w dzisiejszym odcinku? Wieczór. No mamy wieczór, pogoda jest jaka jest, śnieg zaczyna padać, dzień jest krótki, zima. No jeszcze mówię, nagram wam jeden odcinek z zimy. Bierzemy dzisiaj standardowo obrządki, karmienie bydła. Przepraszam was za lekkie śniki, ale kamerka coś tam świruje lekko i ma te swoje kaprysy. No właśnie, jak widzicie. Nie wiem, co się z nią dzieje ostatnio, mam nadzieję, że to się ustabilizuje. No a dzisiaj, tak jak mówiłem, codzienne obrządki bydła. Ponieważ... No trzeba już tutaj, no wiadomo, codziennie te bydło musi żyć. Dzisiaj te siano TMR, słomy została już dana, troszeczkę ogarnięte, bo by to zeszło zanim bym to wszystko zrobił, to by zeszło sporo czasu, tak to trochę w trakcie jest. A teraz leci samo siano. Siano wiano. Zetor w paszowozie sobie lata. A. Nie będę opuszczał, niech tam siedzi. Cyk. Wjeżdżamy. O, już troszeczkę tutaj, jak widzicie, się pokazuje. Mamy. I jedziemy z tym śledziem. Mamy trochę siana teraz. Muszę trochę przyspieszyć, bo tu brakuje. Najmniejsza ilość jest. Wiemy. No i kolejna tura. Siana podnosimy. No, zdrowie słabe, trzeba jeszcze kurom dać i kaczkom. Także zaraz i od razu taczkę weźmiemy i napełnimy. Chyba przejdziemy sobie tędy, bo trzeba więcej siana jeszcze dać. No kosiarki, jak widzicie, tutaj no wszystko jest pochowane. Dalej sobie tu stoi. Jedynie pług, nie zmieściłem go i sobie stoi tutaj, ale to już tam jest go hub. Później się to zrobi. Prostować. Dobra, zanim włączę z powrotem, to weźmiemy ten kurczakom, bo tutaj, o, tu zaraz trzeba to będzie wyciąć. Tutaj wysypało się, to trzeba to posprzątać. O jest, czekajcie. O, właśnie. Weźmiemy tu trochę. Czekajcie, bo tutaj, o. Zostało. Tułek. Dosypiemy. No i tu z dwie taczki wpierdzielimy. Właśnie. No. No i tak to wygląda. Zima przechodzi. Stopniowo. Sypie jak cholera zimno, no ale wiadomo. Sama nie zrobi. Wieżo. W ogóle światło się zapaliło, to trzeba zgasić, bo prąd ciągnie, rachunki będą duże. Pszenica. No zostawiłem, tak jak mówiłem, dla kury na zimę te niecałe 2 tony. Kaczor! Mnie tu nie atakuj, spierdzielaj! Mi kaczorami to też jest. No! I tak to już będzie ostatni odcinek ogólnie już z zimy. Ponieważ zimę, jak wiadomo, pełne. Nie ma co zbytnio robić. Dobra, taczkę sobie tu na razie zostawię. Nie sobie tu stoi, bo już nie będę nią targał. Wchodzimy. No i bierzemy się za robotę. Trzeba siano wziąć. Włączone to jest w ogóle. Chodzi. Złożymy tylko tę sobie drapkę. O właśnie. I jedziemy z tym śledziem. Ogólnie chciałbym wam sobie taką prośbę, możecie zadawać pod tym odcinkiem pytanka. Może zrobimy jakieś sobie Q&A na odcinku. Zaprosiłbym jeszcze jedną osobę do odcinka.
że mojego tutaj znajomego bym zaprosił, żeby właśnie czytał mi te pytanka, jakby było ich dużo, bardzo chętnie bym poodpowiadał. Dawno takiego czegoś nie robiłem. W ogóle chyba na tym kanale jeszcze żadnych Q&A nie robiłem. Więc to by była dosyć ciekawa zmiana. Siano. Kiszon, już teraz mieli siana, zaczyna się robić kiszonki, jeszcze trochę też jest, no ale już mniej. Trzeba tej kukurydzy posiać na wiosnę dosyć, więc pierwsze testy siewnika będą. No i też słomy brakuje, więc chyba jednak jedno pole będzie tylko na samą sieczkę. Z racji tego, że no niestety... No, że potrzeba słomy. Jednak się odezwało, a pol na razie jakichś innych jeszcze na dzierżawy nie ma tutaj za bardzo, nie chcą oddawać. Trochę cienko. Nie powiem, że nie. Dobra, jedziemy. Wyjemy paszy. O właśnie, elegancko, kurde. Patrzcie, jak równo się rozsypuje. Piękna sprawa. Ile tutaj mamy? No, to można TMR-a zrobić jeszcze. Ile mamy minut? 6 minut odcinka, no bez cień żadnych tutaj ogarniemy. Jak widzicie, obornika też sporo przybyło, więc będzie na wiosnę co wywozić. Bo na wiosnę trzeba będzie pewnie wywozić ten obornik. No, a tą belkę trzeba stąd zabrać, jasny gwint. No, ale już mamy trawy, trzeba by było. Ale trawę to już trzeba przyczepa samozbierać, jest potrzebna. Jeszcze koncentraty by się przydały. Do dołożenia do tego TMR-u. W ogóle brakło tej fazy, brakło. Trzeba wiadra wziąć i polecieć, bo zator świateł nie ma. Brakło fazy. Kurde mol. Też nie. O. Jeszcze trochę. Kurwa, sypie jak szalone po prostu dzisiaj ten śnieg. Dobra, biegniem, biegniem. No, widzi ta fazy nie ma. Dziwne. Pojedziemy teraz tak, by tutaj trochę ciasno z tym skręcaniem jest, bo to wiadomo. Nie idzie się wyrobić. Dobra, teraz tak. Musimy oczywiście standardowo światła, znaczy hudy, ponieważ muszę widzieć, jak sytuacja wygląda ogólnie z TMR-em. Wiedź. To tu było 2000. Uf, to pomy to akurat. Czonki trochę jeszcze, trzeba to wziąć. Tyk, byle rozłożyć, dziękuję. Mogę zabrać, no teraz znacznie lepiej się Proximą ten turem MX-a działa, aniżeli Ursusem. O kurde, ale przeciąża też. Dobra, patrzymy. Ujemy. No i teraz po siano trzeba lecieć, jeszcze słomy zrzucić trochę. Tutaj też się od razu produkcja, jak widzicie, idzie tego, oporowa miodu. No siano schodzi jak ciepłe bułki. Pewnie i z łąkami trzeba będzie szukać, żeby większe sianokosy zrobić. Z dziadkiem byśmy na dwa pewnie śmigali ciągniki. No, wyrównamy słomę. Op! Zaburzyłem lekko, cholera, ile mamy? Może i by zmieścił, może i by stykło, żeby kiszonki trochę dołożyć. Cholera. No co najwyżej jako siano pójdzie. No i tej słowo, tej kiszonki to i tak wrzucam, bo to przecież tak idzie. O!
wciążnik nie założony. Trzeba założyć. Dobra. I dawaj. A ciekawe, ciekawe się sobie rozetnę. O. No i rozciąłem. Ciekawe. Krokodyl wyszedł. O, idealnie, zobaczcie, idealnie wyszło. Równiutko. Starczyło, żeby był pełen TMR. Dobra. Wjeżdżamy. No i lecimy z tym TMR-em. Dobra. I TMR. O. Wygląda dobrze. Obiecująco wygląda. Obornika będzie naprawdę sporo. Czuję. Słomy trzeba by było zrzucić. Słoma do zrzutu. Już tam niewiele jej zostało. Nie jestem za dobrze, ale no cóż poradzić, siła wyższa, jest jak jest. A? Lecimy na górę. Drabinie i... O, jak widzicie, słomy bardzo mało zostało. O! O, dobra. Jedna na razie. Op! O! Elegancko. Teraz to już można zapakować kolejną. Zaraz zobaczymy. 12 to jest to. Jakby 15 minut można by było takiego obrządku zrobić. No tak jak mówiłem, tu więcej nie mogę schować maszyn, bo wiadomo, tu jest jakiś przejazd do codzienno obrządki. Tu są słomę cały czas, tu trzeba zrzucać. Nie wszystko mogę schować. Trochę kiszonki jest. Okej, to teraz tak, poproszę. Dobra. Ręki trochę poszło, teraz siano. Z góry weźmiemy. I... Oj. Krokodyl, cyk. O. Wiadomo, siano lżejsze od... Kiszonki. Kiszonki. Lżejszy temat. Mamy. Do góry. Ej, to bo ja nie widzę, co tam się dzieje. Dobra, będzie były zaburzone. To sobie postawimy. Za mało kiszonki jest. Kurde mol. Up, up. Łuk. Dobra, widłami by było bęc. Dobra, teraz tak. Wyciągamy to. To paliwo to się w Maksimie kończy, trzeba będzie tankować. Zobaczyć. O, o jest. Już na przednie koła ta ośka, to niedługo nie wytrzyma, jak tym dalej będzie. Położyć na siebie. Lekko do góry. Powolutku. O! Właśnie, o to walczyłem.
Jeszcze tu już kiszonkę dobijemy. Idealnie. To jest wszystko calculated, moi drodzy. Jak widzicie. Już TMR, świeży. Opuścimy, bo już znowu na przednią oś staje. To naprawdę, ten zator, ta przednia oś, nie wiem ile wytrzyma, jak tak dalej będzie. Kiedyś coś trzeba będzie wziąć innego z tym turem. Nie wiem jeszcze właśnie, czy to ciągnik większy, taki do ciężkiej roboty, czy może trochę mniejszy, ale z turem. A jak tam TMR 31 tysięcy litrów 738. No to dobrze to wygląda. Idealnie, tylko wózka przemknięta. Nie ma to tamto. No i cyk. Op. No teraz mam nadzieję, że uda mi się trochę daily zrobić, bo ostatnio nie było odcinków. Ale teraz postaram się właśnie jakiś daily zrobić. No i tak to wygląda. No i tak wygląda obrządek. Mamy te 16 minut, także myślę, że na dzisiaj to wystarczy. Zapraszam na kolejne odcinki, na poprzednie filmy na kanale. I cóż, do zobaczenia. Trzymajcie się wszyscy. Na razie i cześć.